Jak to przez 3 lat zmieniała się karta Arkadiusza Milika oraz Krzysztofa Piątka w FIFA? Zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję i w komentarzu napisz, jaki duet chcesz zobaczyć jako następny. Tutaj w FIFA 15 Arkadiusz Milik miał jako jedyną kartę i była to karta srebrna. FIFA 16, pierwsza karta Piątka, która była brązowa i Milik już ze złotą kartą, która miała 77 overalla. FIFA 17, Piątek cały czas ze srebrną kartą, a Milik już miał upgrade'a o 2 i jego overall wynosił 79. FIFA 18 i Piątek dostał także upgrade'a i także przy swoim obecnym overall został Arkadiusz Milik i tak się prezentują ich karty. FIFA 19 i duży upgrade Piątka oraz także upgrade Milika i obydwoje mieli złote świecące karty. FIFA 20, Piątek miał 80 overalla, a Milik 83. FIFA 20 jeden i obu zawodników dostał downgrade'a. Milik został przy swoim obecnym overallu, a Piątek dostał downgrade'a o 2. I obecna FIFA 23 i dwóch tych piłkarzy znowu dostał niestety downgrade'a.